Kacper, gratulujemy wygranej, ale tak mam wrażenie, że nie do końca byłeś zadowolony, bo widziałem to spojrzenie, jakie wymieniłeś z narożnikiem tuż po tym, jak rywal padł. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Byłem przygotowany na bardzo mocną walkę. Dałem siebie naprawdę bardzo dużo. To były najcięższe przygotowania w moim życiu. Wydałem mnóstwo na to pieniędzy i zdrowia. I szykowałem się jak na najmocniejszego rywala. Trzeba to powiedzieć, że wiele osób naprawdę odmówiło mi walki. Ponieważ no, jestem utytułowanym kickbokserem, więc to nie było takie proste, dlatego chwała i szacunek dla mojego przeciwnika za to, że podjął rękawice, że udało mi się zawalczyć, bo bez sensu, bo dla mnie trenowanie bez walki jest, nie ma żadnego sensu. No, a z klatką i z przeciwnikiem przywitałeś się w swoim stylu, można powiedzieć, bo ten pierwszy mocny prawy low kick, no można powiedzieć, że już ustawił walkę i było wiadomo, że tutaj twoja dominacja będzie z czasem coraz wyraźniejsza. Tak, od razu założyłem, że stoi stopą do środka, więc od razu to wykorzystałem, bo był najbliższy i najbezpieczniejszy dystans do tego. Czy jesteś zadowolony z tego debiutu? Bo z jednej strony szybka robota, z drugiej jednak trochę zawsze szkoda, że przed swoją publicznością nie można się pokazać dłużej. Gdzieś tam jakieś jeszcze zwroty akcji jakby były, żeby jeszcze poczuć bardziej to wsparcie. No i też tego parteru nie można było zaprezentować. Jest niedosyt czy jest zadowolenie, jak to tak na gorąco? Z jednej strony jest zadowolenie, niedosyt jest tylko w związku z tym, że nie byłem źle zaplanowałem te takie rzeczy, takie kurcze, niby oczywiste, ale nieoczywiste. Na przykład zbijanie wagi było naprawdę okropne tym razem, dlatego wiem, że następnym razem muszę to zrobić inaczej, bo trenując MMA to troszeczkę urosłem i muszę to skorygować. Dlatego bardzo się cieszę, że była taka w ogóle możliwość, że wyjść do walki, zawalczyć, bo to jest moja praca, ja chcę się tym zajmować, chcę być jak najpoważniejszym zawodnikiem, dlatego trzecia walka, top 10 w Polsce, jak najbardziej. Top 10 w Polsce, dobrze usłyszałem? To jest bardzo mocna deklaracja. Oczywiście, biorę. Ja naprawdę nie boję się nikogo, ja wychodzę do walki, żeby wygrywać. Będę pracował więcej niż oni. Będę po prostu muszę to pokazać, dlatego trzecia walka, top 10, bierzemy. Super, mamy już tytuł na pewno się będzie fajnie klikało. Kiedy możesz wrócić na salę? Zgaduję, że już w poniedziałek, no bo raczej tutaj się za bardzo nie... No, delikatnie widać, że jesteś spocony, to wiadomo, tam pewnie bardziej to, że jest gorąco w środku, niż to, że pojedynek był jakiś ciężki, wymagający. W poniedziałek na sali się meldujesz, czy jakieś kilka dni sobie tutaj tak lekko pasa popuścić i odpocząć, tak może psychicznie teraz? Teraz mam zaplanowany tydzień odpoczynku, ale to już po prostu z względu na przygotowań trwały od maja, więc cały czas od razu byłem w obrotach. Teraz tydzień odpoczynku i chciałbym w grudniu zawalczyć. O, to jest termin w miarę taki fajny chyba, co? Tak. Naprawdę, no jeszcze raz mogę wspomnieć o swoim przeciwniku, bo naprawdę wielki szacunek dla niego, że podjął rękawice, naprawdę, bo myślałem, że już nie zawalczę, ale jednak się udało, bo to naprawdę było szkoda zaprzepaści tyle poświęcenia. Wczoraj jak rozmawialiśmy, pytałem cię o to, komuś chciałbyś podziękować, kogoś wyszczególnić, mówiłeś, że powiesz o tym jutro już na spokojnie, więc jutro już jest właśnie teraz, więc teraz czas dla ciebie, daję ci mikrofon. Całą listę. Przede wszystkim chciałem podziękować mojemu bratu za organizację i za przygotowanie mnie w Stójce, klubowi PPMMA z trenerem Marcinem Męslem na czele, za to, że mogłem się tam u nich przygotowywać i tak jak chłopakom z sali, Wojtek Kazieczko, Gracjan Miś. To się wyszło na szybko, ale naprawdę reszcie też bardzo dziękuję. Dziękuję Maciejowi Kruszyńskiemu za pomoc przy brazylijskim jiu-jitsu. Dziękuję Dawidowi Karacińskiemu za to, że wprowadził świat zapasów, ale niestety no, nie mam czasu, żeby do niego dojeżdżać. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie. No i wszystkim osobom z mojego klubu, Armia Polkowice. My tworzymy armię, Armia to Polkowice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.